Mam strasznie kiepski skill pływania. Teraz sprawdzimy. Skills. A jako wojownik powinien mieć dobre pływanie chyba. O Jezu, minus 25. Co? To musi być jakiś błąd. Co mi daje taki modyfikator, ty? Minus 14. Minus 28. Minus 4. O Jezu, ty. Może to przez zbroję? Chwila. Sprawdzimy. Dobra, część z tego jest przez zbroję, ale wciąż zostaje minus 20. Tarcza? Tarcza, o kurde. O kurde. Nie miałem pojęcia, autentycznie. To wygląda na to, że... Wygląda na to, że przed każdym pływaniem... Przed każdym... no pływaniem będę musiał się rozbierać. Ty cikasz, teraz będę mógł robić... O patrzcie, teraz mogę się turlać. A w zbroi nie mogłem. Czyli wniosek jest taki, że po każdym... Przed każdym pływaniem należy się rozebrać. A Jezu, koniec końców nie włączyłem tego. Nie włączyłem... No. Levera. Strasznie dużo wachy już straciłem. Najpierw się wbiłem parę razy w tą pułapkę, teraz kurde prawie się udusiłem. Jezu Chrystus, ja jakiegoś pecha mam. You spot a rusty hatch submerged in the putrid water. Tak, tak. Okay. Dobry. Okej. Okay. No. Emerged from the murky water with great relief. The air seems slightly cooler here. No nie powiem, rzeczywiście. Czuję się lepiej, wyszedłszy stąd. Zakładamy z powrotem tarczę. Pełna gotowość bojowa. Tu jest... Ej, tu jest gdzieś ten... Tu jest gdzieś... Kapliczka, ty, może ona jest ukryta za tym. Nie wiem, ty... Wiesz, tam jest drugie wejście? Bo mam trochę mało życia, nie chcę marnować tych... lekarstw. Aczkolwiek chyba będę musiał. The giantish device must be near. Dobra. Na wszelki wypadek. Znowu nie wiem jak z tym jest czasem, nie chce mi się trzymać tego stopera. O Jezu, więcej tu jest. Naprawdę nie mogę się już doczekać momentu, w którym... W którym YouTube pozwoli mi po prostu wrzucać takie filmiki jakie będę chciał. Myślę, że jeszcze trochę poczekam na ten moment. Ej, skrzynka! No super, buty ty. Czy na coś fajnego. Naprawdę, nie mogę się doczekać, aż będę mógł w końcu dowolnie wrzucać filmiki, bo to jest wkurzające tak się ciągle pieprzyć z tym stoperem i w ogóle. O Jezu, minus 13. Wow, to było grube. Dobra. No nie będę tam szedł, bo mnie zabiją pułapki. Ściągniemy go od tych pułapek. Będę tutaj czekać. Ukryję się, żeby nie mógł mnie strzelić. Będę musiał podejść. No chodź. Jeszcze kawałek. No chodź. Widzicie? I to jest właśnie taktyka. To się nazywa taktyka w tej grze. To lubię strasznie. O Jezu, teraz będę się ruszał i będzie trudniej mi go trafić. Okej, dobra. Zabiliśmy bossa. Straciliśmy znowu mnóstwo życia na tym. I teraz te pułapki. O Jezu, jak ja nie lubię tych pułapek. O Jezu. Jak to się robiło? Co my tu mieliśmy zrobić? Podejrzewam, że trzeba było włączyć tamte pułapki tutaj. O, te pułapki tu trzeba było włączyć. Jak to trzeba było zrobić? Jak to się robiło? Tak. W tę stronę. Rozumiecie, to taka podobna jak przy tym zwoju, nie? Tylko
troszkę trudniejsza, skubana. Nie, źle się do tego zabrałem. Źle się do tego zabrałem. To musi iść tędy. To musi iść tędy. To tędy. O, i to tutaj. Tak. To tu. A, i to tak, dobra. Okej. I teraz mamy tamto wyłączone, a to włączone. A, i teraz to tutaj. O, chyba zaraz będę musiał kichnąć. Nie. Jak to zrobić, no? O. To pójdzie tak. To w tę stronę. To C. Nie tak. No Jezu. W tę stronę i to jak to... O Jezu, znowu tak. Okej. Zrobiliśmy. Guaranteeing its slumber. Kordos is safe. Dobra. Sprawdziłem czas. I już i tak jestem poza limitem. Więc ten odcinek będzie w dwóch częściach. Już to wiem. To. Jeszcze więc. No cóż. Zgubiłem wątek zupełnie. Sprawdziłem ile jest czasu, ile mam czasu i zgubiłem wątek. Dobra, zrzućmy Ricola. Znowu zabijemy trochę Sawaginów. Troszkę kiepsko to się odmienia. Oddam questa. Nie wiem co tam jeszcze. I chyba tyle. I się pozastanawiam jeszcze w jaki sposób mogę się zmienić z praworządnego na neutralny, na chaotyczny, albo chociaż neutralny. Może trochę po farmie, poza nagraniem. Aczkolwiek wątpię, bo nie lubię farmić questów, ani tutaj. Rzecz, czekajcie, czy jest... Dobra. Nie ma. Myślałem, że może jest jakaś grupa wolna. Myślę, że w następnym odcinku spróbuję pokazać robienie questów z randomami. Zrobiłeś to? Pięknie, wiedziałem, że mogę tobie zaufać. Kordos będzie bezpieczny, przynajmniej na razie. Szczęścia życzę. Teraz co mi to da wszystko? Weźmiemy hełm po prostu, żeby móc lepiej obrażać ludzi. Obrażanie jest fajne. Weźcie kiepskie buty, Jezu. A nie, ty dobre w sumie. Dobre. Zwiększają szybkość tego. Tylko jak teraz tego użyć? No tak. Zwiększają teraz prędkość chodzenia. Fajnie, okej, dobra. Czaję. Wsadzę sobie tutaj na wszelki wypadek. Dobra. Jak mówiłem w następnym odcinku, pokażę wam chyba, choć nie jestem pewien, robienie grup z ludźmi. A jak nie, to będę dalej zwiedzał sobie dzicz, dalszą część dziczy. Zrobię jeszcze tutaj chyba 2 czy 3 questy są. No i myślę, że to będzie koniec naszej zabawy na Kordos, tak. I przeniesiemy się na kontynent. Za odcinek, 2, może 3. Na pewno nie więcej. Tak czy inaczej. To już koniec odcinka. Do zobaczenia następnym razem. Kciuki w górę. Dawajcie okejki. I do następnego razu. Ej, co jest? O Jezu. Weź zamknij się. No zamknij się. O Jezu, dobra. Wave. Cześć.